Szukamy teraz opuszczonej fortyfikacji. Jest ona gdzieś tutaj w pobliskim lesie, ale zanim my to znajdziemy, to trochę minie. To, co się okaże, czym jest, to się sami przekonacie. Jesteśmy teraz przy jakimś dużym zbiorniku wodnym, ale spróbujemy już znaleźć sam budynek. Znaleźliśmy ten zakład, ale okazuje się, że jest to najprawdopodobniej teren prywatny, bo jest tu zagrodzone wszystko. Stoją jakieś samochody na podwórku i ktoś wyszedł ze środka. Zostaliśmy źle doinformowani, bo okazuje się, że to jest teraz jakiś zakład samochodowy. Ale tam daleko, widać właśnie jakiś opuszczony budynek. Spróbujemy do niego podejść z Filipem. Mimo że nie dostaliśmy się tam, gdzie chcieliśmy, to i tak znaleźliśmy jakiś sympatyczny budyneczek. Koledzy byli z flaszką. Dobra. Tutaj widać, że były schody, ale tak jakby skrzydło tego budynku legło na ziemię. A co w środku? Widać, o, proszę bardzo. Nie mamy dzisiaj monopoda, ale mimo tego jakoś spróbujemy tutaj coś wykombinować. Widać, że miejsce jest często odwiedzane przez typowych gimbulców. Jeszcze kilka zim i to opadnie. Pastella, oje. Oje, miam. Jakieś rolniki.
w miejscu, w którym właśnie stoimy, okazuje się, że większa część budynku legła po prostu na ziemię i wszystko jest teraz wpuszczone, tak jakby w podziemia. Wszystko jest zawalone. Jesteśmy przy terenach zabudowanych. Tutaj jest normalnie, tam jest orlik szydłowiecki. Potrzymaj na mi to. Poczekaj, tu mam latarkę. Tu jest rozwalone. Poczekaj. Tutaj nie widzę nic takiego ciekawego. Ale to jest jedyna chyba lokacja, którą dzisiaj zwiedzimy. O, to jest komin. Kurde, wszystko się buja pod nogami. Dobra. Trzymaj. Ja tutaj byłem. Byłam. Ja tutaj byłam. Tam jest moja łazienka. Bezpieczniki stare. Bo tutaj to jest nawet sufit i wszystko w miarę nieźle zachowane. Ale nic poza jednym wielkim syfem tutaj nie ma. Tutaj też jest słoma, ale tam jest ten strych. Potem już nie ma, nie byłoby jak wejść. Nie. Jest wejście, ale zatkane chyba z tamtej strony. O, tutaj nie mamy monopoda, mówiłem już. Tak to byśmy coś tutaj skołowali ciekawego. Wchodzimy? Wytrzymaj. A to jest nasza nalepka. Nie ma swojego wpisu. No to napisz Mateusz. All finders.